ostrość przed następnymi godzinami świętowania tego Zwierzęcia, czyli Bożego Narodzenia. I właściwie nikt się nie spostrzegł, że organista został na górze. Pan kościelny zamknął kościół i był bardzo zdumiony, kiedy następnego dnia zobaczył pana organistę, który siedział za kontuarem, grał na organach i improwizował. Kiedy go zapytano, dlaczego został w nich w nocy, odpowiedział pięknym zdaniem: nie mogłem wyjść z podziwu, że Bóg stał się człowiekiem. Nie mogłem wyjść z podziwu, że Bóg stał się człowiekiem. Można by powiedzieć, że to słowo jest jakby streszczeniem postawy tego człowieka wobec jednej z podstawowych tajemnic wiary. I że w tym podziwie pomagała mu muzyka, śpiew, liturgia. Bo zarówno muzyka i śpiew stanowiące integralną część liturgii są, jak to ktoś pięknie powiedział, entuzjastyczną odpowiedzią człowieka, który uświadamia sobie, jak wielkie tajemnice zostały mu objawione. Tajemnice odkupienia, tajemnice uświęcenia, tajemnice przebaczenia, tajemnice Bożego Miłosierdzia. Oczywiście to opowiadanie jest nie zachętą do tego, aby zamykać pana organistę na górze w dzień poprzedni, czy w niedzielę, czy w jakiejś uroczystości, ale powinno nam przypomnieć, uzmysłowić wielką wagę tego wezwania, które stanowi śpiew, muzyka czy liturgia święta. Rzeczywiście można powiedzieć, cytując autora nazwanego psalmu 96, że trzeba śpiewać Panu pieśń nową, że śpiewać mają Panu pieśń nową wszystkie krainy, że mamy błogosławić Jego imię i że ogłaszać to, co dokonało się dla nas, dla naszego zbawienia, wszystkie cuda, które uczynił dla nas, dla wszystkich narodów, bo wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały. Drodzy bracia i siostry, człowiek patrzący na siebie, na świat, na to, co stanowi treść jego życia, powinien włączyć się w muzykę wszechświata. Muzykę wszechświata, który w różny sposób, jak to mówili ojcowie Kościoła, nieraz niemym krzykiem ptaków, wpisuje się w tę pieśń wdzięczności wobec Pana Boga. Jest to jednocześnie jakby wielka tęsknota za tą niezwykłą harmonią, która istniała kiedyś w raju. Nasza muzyka, nasz śpiew, nasza liturgia jest jakby tęsknotą za tą utraconą rzeczywistością, a odzyskaną przez tajemnicę odkupienia. Popularna ostatnio święta Hildegarda z Bingen powiedziała kiedyś, że sztuka muzyczna jest wyrazem tęsknoty człowieka za rajem. Nie dziwimy się więc, o czym wspomniał ksiądz prawat w słowie wstępnym, że muzyka i śpiew liturgia zostały odkupione w wielu miejscach Pisma Świętego, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. Integralną częścią Starego Testamentu, choć są piękne, przepiękne psalmy, które są uniwersalne dla ludzi różnych kultur, różnych także cywilizacji. I trzeba zgodzić się z tą zachętą, która też zabrzmiała dzisiaj w pierwszym czytaniu, o którą spisał święty Paweł Apostoł w liście do Kolosa i w liście do Efezjan, zachęcając, abyśmy nauczali i napominali samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, śpiewając Bogu w naszych sercach, by napełniać się duchem, tak jak to był udział Matki Najświętszej, i by sławić Pana Boga. Zgodnie z tymi tekstami, rola śpiewu i muzyki kościelnej są podobno potrzebne do tego, aby nauczać, aby napominać się, by działać pod natchnieniem Ducha Świętego. Patrząc na życie liturgiczne w Kościele katolickim, warto zauważyć, że na ten temat wypowiadał się bardzo chętnie Sobór Watykański II, nazywając muzykę i śpiew piękną tradycją całego Kościoła, która stanowi skarbiec nieocenionej wartości, wybijający się ponad inne sztuki,
pomagaj nam w wewnętrznym i zewnętrznym wyznawaniu wiary. Ma nam pomagać w modlitwie, nadawać uroczysty charakter świętym czynnościom liturgicznym, a nade wszystko ma umożliwiać i pomagać w nawiązywaniu kontaktu z Panem Bogiem, czynić go bardziej uroczystym, i muzyka w ten sposób pomaga w ożywieniu pobożności wiary. Drodzy bracia i siostry, wielką pomocą są instrumenty muzyczne, jak wspomniałem, a szczególnie organy, które wpisały się w tradycję Kościoła katolickiego, zwłaszcza Kościoła rzymskokatolickiego. A stało się to w wieku VII, kiedy to Kościół, który patrzył na ten instrument trochę ze zerwą w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, po 666 roku zezwolił na prowadzenie organów do świątyń. Tym samym ten instrument stał się jakby kościelny, choć bywa używany także i w innych cechach. Warto w tym momencie wspomnieć jeden z pięknych obrazów, które zostały namalowane przez niezwykłego ojca Kościoła, jakim był święty Ignacy Antiochiński. Otóż ojcowie Kościoła wzorem Chrystusa przybliżali niektóre ważne prawdy wiary, posługując się obrazami i ilustracjami. Pan Jezus mówił o Kościele, ukazując go jako winnicę, jako krzewinę, jako owczarnię, jako rolę prawną. Święty Paweł Apostoł mówi, że Kościół to ciało mistyczne, a Piotr Apostoł mówi, że Kościół to święta podobna. A święty Ignacy Antiochiński pisze, że to ciało, którym jest Kościół, jest jedno, zjednoczone przez miłość, a wierni tworzą jakby żywą symfonię, czyli orkiestrę, i przez to stają się członkami. Chrystus je zachęca. W jedności waszej oraz w zgodnej miłości dźwięczy pieśń Jezusa Chrystusa. Wy wszyscy stańcie do chóru, iżbyście zgodni i jednomyślni, nutę Bożą nucąc w jedności, jednym głosem przez Jezusa Chrystusa śpiewali Ojcu, by was posłyszał i poznał po dobrych uczynkach waszych, że jesteście członkami Syna Jego. Te słowa święty Ignacy napisał w liście do Efezjan, ukazując piękny obraz. Obraz orkiestry symfonicznej czy polifonicznego chóru, który pod batutą jednego dyrygenta, którym jest Chrystus, śpiewa partyturę ułożoną przez samego Boga, partyturę, którą jest dzieło zbawienia. Drodzy bracia i siostry, wielkim miłośnikiem muzyki kościelnej i liturgii jest Benedykt XVI, papież emeryt, który przestrzegał przed niebezpieczeństwem spłycenia liturgii, ograniczenia je do bardzo popularnych pieśni czy piosenek, które może są bardzo ważne i piękne przy ognisku czy podczas pielgrzymki, ale niekoniecznie powinny być śpiewane podczas liturgii. Kościół, pisze papież Benedykt, ma być miejscem chwały, miejscem, w którym zebrani wznoszą do Boga głosy płynące z głębi serc. Kościół nie może zadowolić się sprawą codzienną, przedkową. Powinien rozbudzać głos wszechświata, chwaląc Stworzyciela i odsłaniając Jego wspaniałość, czyniąc Go pięknym i dostępnym ludziom. Kościół ma nawracać, uczłowieczać świat, więc nie może odrzucać piękna. To piękno ma być przeplecione z miłością, ze wspaniałością zmartwychwstania. Papież przestrzega przed niebezpieczeństwem spłycenia liturgii, także muzyki kościelnej, opowiadając się wprost za chorałem gregoriańskim, za pieśniami, które są przechowywane z tradycji Kościoła, sławiącymi wielkie tajemnice naszej wiary. Drodzy bracia i siostry, Kościół posługuje się więc różnymi sposobami, także i muzyką, i śpiewem, by ukazać piękno liturgii i piękno naszej relacji z Panem Bogiem. Dzisiaj dziękujemy Panu Bogu za to, że ten instrument za chwilę zabrzmi. Nie po to, żeby przynieść żeby podnieść nasze doznania estetyczne, żeby to brzmienie było przyjemne dla ucha,
choć to jest ważne, ale najważniejsze jest to, aby muzyka, aby śpiew, aby grał na organach pomagała nam w naszych relacjach do Pana Boga, żeby pomagała nam w modlitwie, żeby pomagała nam używać pięknych tekstów, pieśni religijnych, sławiących Pana Boga. Niech muzyka organowa, która będzie rozlegać się w Jarosławskiej kolegiacie, ułatwia piękny i pełen ducha śpiew kościelny. Niech tutaj przy Matce Bożej Królowie Rodzin ta pieśń, ta muzyka oddaje całe wnętrze człowieka. Nieraz będzie to ból, cierpienie, a daj Boże, jak najwięcej było radości, zachwytu i wdzięczności. Niech muzyka, brzmienie tych organów poruszają duszę, niech przyczyniają się do naszego skupienia i do naszej refleksji. Niech dźwięk organu będzie modlitwą wykonawcy oraz tych, którzy będą słuchać brzmienia tych organów. Niech będzie modlitwą, niech będzie oddawaniem chwały Panu Bogu. Tak jak mówi autor psalmu 9 z kolei. Chwalę Cię, Panie, całym sercem. Opowiada wszystkie cudowne Twe dzieła. Cieszyć się będę i radować Tobą. Sam będę śpiewać dla czystego imienia, o Najwyższy. I niech tak się stanie w naszym świętym zgromadzeniu liturgicznym. Amen. Teraz odbędzie się obrzęd poświęcenia odnowionych organów, odnowionego instrumentu. Powstańmy. Wielki Boże, Ty chcesz, aby ludzie służyli Ci z radości serca. I dlatego pozwalamy, aby ku Twojej chwale rozbrzmiewała muzyka i instrumenty. Ty poleciłeś Mojżeszowi przygotować trąby, aby grały podczas uroczystej ofiary. Twój lud wybrany wyśpiewał Ci chwałę muzyką fletów i harp. Twój Syn stał się człowiekiem i przyniósł na tę ziemię pieśń chwały, która od wieku rozbrzmiewa w niebie. Apostoł zaś wzywa nas, abyśmy wychwalali Ciebie z całego serca. W tej uroczystej chwili prosimy Cię, pobłogosław te odnowione organy, aby nasze serca unosiły się do Ciebie. Tak jak wiele piszczawek jednoczy się w jeden dźwięk, pozwól również nam, jako członkom Kościoła, złączyć się we wzajemnej miłości i braterstwie, abyśmy wraz ze wszystkimi aniołami i świętymi zgodnie uwielbiali Cię w hymnem wiecznej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Zbudźcie się organy, instrumencie święty, głoście chwałę Boga, naszego Stworzyciela i naszego Ojca.
nasze błagania do Maryi, Matki Jezusa. Wspierajcie modlitwę chrześcijan.